Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia, witam serdecznie. Dzisiaj miał być tercet egzotyczny, ale jeden z uczestników nie dotarł. Pozdrawiamy Mariusza Cielmę bardzo serdecznie z Nowej Techniki Wojskowej. Natomiast ze mną są Julek, Sabak Defense 24. Witam Ci, Julku. Dzień dobry. Bartek Głowacki, magazyn Raport. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Nie możemy nie zacząć od kwestii międzynarodowych. Jesteśmy po szczycie NATO, szczycie w Madrycie, w szczycie w wyjątkowym czasie. On był zwoływany przez sojuszników, dlatego, że jest wojna na Ukrainie i dlatego, że trzeba się w jakiś sposób przeciwstawić agresywnej polityce Rosji. W związku z tym też dużo deklaracji, dużo zapowiedzi, dużo istotnych informacji na tym szczycie się pojawiło. No chyba dla nas z tej polskiej perspektywy, przynajmniej tak polskie władze od początku mówiły jeszcze przed wyjazdem do stolicy Hiszpanii, że ta deklaracja będzie najważniejsza o dalszym wzmacnianiu wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tu chodzi oczywiście też o tę informację, którą przekazał sekretarz generalny Jens Stoltenberg, że zwiększamy chociażby te siły odpowiedzi na to, siły natychmiastowego reagowania i że będą no jakby doposażane, nazwijmy to tak, te bataliony, które teraz działają na wschodniej flance do poziomu brygad. No rzeczywiście pojawiły się takie oświadczenia, że te siły mają być zwiększone nawet do 300 tysięcy, że właśnie rozbudowujemy te bataliony do poziomu brygad. No Amerykanie zadeklarowali też zwiększenie tej swojej obecności i jakby dowództwo 5. Korpusu, jak to ktoś ładnie ujął, staje się pierwszym nierotacyjnym komponentem sił NATO, a w zasadzie pod postacią sił amerykańskich, który już na stałe będzie stacjonował w krajach byłego Układu Warszawskiego, które w tej chwili są w NATO, czyli już oficjalnie runęła ta koncepcja podziału na te stare i nowe państwa NATO i tego respektowania jednostronnego układu z Rosją. Natomiast no, pojawiają się też głosy, że tak jak wiele innych działań w samym sojuszu, no to jest taka sytuacja troszkę pozorna, bo te siły rzeczywiście zostają zwiększone, ale one nadal będą stacjonować inaczej. Będą tak naprawdę tylko pewnymi związkami taktycznymi oddelegowanymi do tych sił reagowania, ale nadal ta reakcja będzie trwała co najmniej kilkanaście dni, co na przykład dla państw wielkości Estonii oznacza, że trzeba je będzie odzyskać znowu, no bo w ciągu 15 na przykład dni, to też warto powiedzieć, że ten czas został skrócony z 30 dni do mniej więcej 2 tygodni, więc mamy takie teoretyczne postępy. Teoretycznie to wszystko ma się dziać szybciej i ma być większe, ale tak jak mówimy teoretycznie, to teraz trzeba przekuć na jakieś realne działania, no i te państwa na to rzeczywiście muszą być w to realnie zaangażowane. Julek powiedział, Bartku, o tym właśnie, że mamy teoretycznie więcej tych sił, no bo z 40 do 300 tysięcy to jest na papierze bardzo duża różnica. Mówimy o tych chyba 10 w sumie dniach na tą szybką reakcję. Tutaj właśnie Julek zwrócił uwagę na te małe państwa, które są na tej wschodniej flance. Dla nich, czy to jest dla nich korzyść tak naprawdę twoim zdaniem? Pamiętajmy o tym, że NATO w państwach bałtyckich jest obecnie już od dawna. Chociażby rozbudowa infrastruktury bazy Amarii o tym świadczy, gdzie, o ile dobrze pamiętam, chyba cała dywizja może stacjonować, jest baza na to przygotowana. Cały czas mamy kontyngenty wojsk lotniczych, zarówno w krajach bałtyckich, jak i w Rumunii. Mamy rotacyjne obecności wysuniętych grup bojowych na Łotwie. Mamy coraz więcej żołnierzy NATO w Europie Wschodniej. Siły szybkiego reagowania mają być delegowane pomiędzy sił zbrojnych poszczególnych państw, więc pewnie okaże się, że każdy kraj będzie musiał wydelegować swoje oddziały, które będą przystosowane, przeznaczone do szybkiego działania. Czy 10 dni to dużo? Wydaje mi się, że 10 dni to trochę za dużo. Przy obecnym rozwoju techniki i możliwościach lotnictwa, możliwościach transportowych lotnictwa, 10 dni to jest bardzo długi czas. Nie bez przyczyny. Kilka tygodni temu Chińczycy zademonstrowali swoją zdolność do przerzutu drogą lotniczą systemu obrony powietrznej.
samoloty chińskie wykonały lot do Serbii, 6 sztuk, o ile dobrze pamiętam. To była już demonstracja chińska pokazująca, że nie tylko amerykańskie Globemastery są w stanie oblecieć świat, ale także chińskie Y-20. I tu bym nawiązał do wniosków, do nowej strategii NATO, która jest odzwierciedleniem tego, o czym Amerykanie już mówią od kilku lat, że mamy w tej chwili, my jako NATO, jako świat zachodni, mamy dwóch wrogów, dwóch potencjalnych przeciwników, Chiny i Rosję. No niestety nie wróży to dobrze, bo to jest coraz większa polaryzacja pomiędzy Wschodem a Zachodem, w tym przypadku bardzo szeroko pojmowanym. I Stoltenberg powiedział wyraźnie, że ambicje i represyjna polityka HRL stanowią wyzwanie dla interesów NATO i że szkodzą bezpieczeństwu sojuszu, więc to jest chyba pierwszy raz tak silne zaadresowanie nowego przeciwnika, tak silne pokazanie, że mamy nowy podział świata po rozpadzie Układu Warszawskiego, po globalnej wojnie z terroryzmem, kiedy Rosja była sojusznikiem Amerykanów. Teraz Rosja stała się przeciwnikiem, z własnej winy zresztą, ale do Rosji dołączono Chiny. No niestety, obawiam się, że to nie wróży dobrze, że zacznie się od konfrontacji na słowa, zacznie się od konfrontacji gospodarczej, a może się skończyć na konfrontacji militarnej. Niedawno trzeci lotniskowiec chiński wyszedł w morze. Chiny się zbroją na potęgę. Dobrze, że będziemy mieli w szeregach NATO Szwecję i Finlandię. To jest bardzo poważne wzmocnienie północnej flanki NATO. I znowu nawiązując do tego, o czym mówił sekretarz Stoltenberg, że NATO ma brać pod uwagę zmiany klimatyczne. Nie bez powodu się o tym mówi. Bodajże 10 czy 15 lat temu po raz pierwszy wspomniano, że ocieplenie klimatu będzie powodować topnienie lodów Arktyki. I Arktyka od kilkunastu lat też jest obszarem coraz poważniejszego zainteresowania wielu państw, między innymi Rosji. Rosjanie też zaczęli odtwarzanie swoich wojsk arktycznych, zaczęli budować nowe bazy. Dzięki temu, że będziemy mieli Finlandię i Szwecję, dwa kraje skandynawskie, będzie to bardzo dobra przeciwwaga dla Rosji w rejonie Arktyki. To będą żołnierze znający teren, przystosowani do działań w tych trudnych warunkach. Julku, teraz to do ciebie odbiję piłeczkę i taką prośbę o kontynuację trochę tej myśli właśnie Bartka, bo tak naprawdę z tego, co mówi Bartek i z tego też z wystąpień sekretarza generalnego NATO, no rysuje nam się dosyć niebezpieczny obraz tego świata, który znamy albo który znaliśmy do tej pory. No, mamy oczywiście Rosję, która jest cały czas bardzo agresywna wobec swoich sąsiadów, tych sąsiadów, którzy nie chcą z nią współpracować albo nie chcą być w jej strefie wpływów. Mamy też właśnie za plecami Rosji Chiny, które no, mają swoją koncepcję i swoją wizję świata. I ta wizja nie jest spójna z wizją zachodniego świata. I mamy też w tym wszystkim Sojusz Północnoatlantycki, który musi z każdej strony mierzyć swoje też siły na zamiary. Jak to wszystko według ciebie, według takiej tej militarnej strony wygląda? Sytuacja rzeczywiście dość złożona, bo skończył nam się ten okres, kiedy wydawało się, że w zasadzie takie duże konflikty, duże zagrożenia odeszły. Mamy rzeczywiście rosnącą potęgę Chin, którą jakoś równoważyć próbują Stany Zjednoczone. Mamy Rosję, która rozpycha się rzeczywiście, ale też warto powiedzieć, że Rosja się rozpycha nie tylko przy swoich granicach. Ma w zasadzie stworzyła już sobie przyczółek w Syrii. Tworzy sobie bardzo wiele na przykład baz wojskowych dla marynarki wojennej, ale też takich państw zależnych militarnie i ekonomicznie i politycznie w Afryce, więc my tak koncentrujemy się na tej perspektywie europejskiej, ale tak naprawdę jakby świat się zmienił od momentu powstania NATO, to znaczy stał się taki bardziej wielowektorowy, bo Ameryka Południowa też stała się całkiem poważnym takim bytem, bym powiedział, samodzielnej polityki na poziomie światowym. Azja też dość dynamicznie się rozwija, więc ta taka prosta nasza optyka, że jest NATO kontra Rosja i ewentualnie Chiny, nam się troszkę
że tak powiem, mija z tą faktyczną sytuacją. I musimy o tym myśleć, że Europa przestała być trochę tym centrum świata, stała się po prostu jednym z graczy istotnych, bo istotnych, ale jednak graczy. Natomiast są inni, którzy rozwijają się szybko i mają chrapkę na zmianę tej sytuacji, zmianę tej równowagi. Ja nawiążę do tego, o czym Julek mówił, o Azji. Bodajże po raz pierwszy na szczycie NATO wzięli udział przedstawiciele Japonii, Republiki Korei, Australii i Nowej Zelandii. To jest bardzo znacząca zmiana. Te kraje były zawsze postrzegane jako sojusznicy Stanów na Pacyfiku i one do tej pory próbowały samodzielnie, że przy wsparciu Amerykanów stanowić przeciwwagę dla Chin. Teraz pokazuje to, że znowu będziemy mieli dwa bloki, dwa układy partnerskie, sojusznicze. Rosja i Chiny, naprzeciwko nich NATO, Stany Zjednoczone i kraje Indo-Pacyfiku będące sojusznikami Stanów Zjednoczonych, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby nagle okazało się, że żołnierze NATO będą wspomagać kraje sojusznicze, bardzo odległe na Pacyfiku, właśnie w działaniach na Pacyfiku. Może nie w działaniach bojowych, ale w działaniach pokojowych, odstraszających. I chyba pierwszą próbą, pierwszym udowodnieniem tych zdolności była wizyta lotniskowca Queen Elizabeth na Dalekim Wschodzie. To jeszcze chciałabym Was dopytać o te kwestie, bo Ty, Bartku, wspomniałeś właśnie o ważnej deklaracji, o tym, że jest zgoda sojusznicza na dołączenie Finlandii i Szwecji. To nie było do końca przed szczytem pewne, dlatego że Turcja mocno protestowała przeciwko akcesji Szwecji. Mają swoje zatargi od wielu, wielu lat. Wiemy, o co chodzi. Chodzi oczywiście o kwestię kurdyjską. Natomiast po spotkaniu, w którym brali udział właśnie przywódcy Turcji, Szwecji, Finlandii i sekretarz generalny NATO, okazało się, że jednak jest tutaj możliwość kompromisu. Co waszym zdaniem musiało takiego się zadziać, że Turcja no jednak daje tę zgodę? I kontynuacja właśnie tej myśli Bartka, co to oznacza tutaj dla państw basenu Morza Bałtyckiego, bo tutaj mówimy tak naprawdę chyba o największym wzmocnieniu tego morza, zamkniętego morza Paktu Północnoatlantyckiego. No tak, zaczynając od końca, jest to zmiana bardzo duża, bo ona w zasadzie, jak spojrzymy sobie, odcina na przykład flotę bałtycką rosyjską od reszty, że tak powiem, akwenów. Ona zostaje zamknięta tak naprawdę na Bałtyku z obu stron, tak naprawdę szachowana przez państwa należące do sojuszu. To jest też silne wzmocnienie paradoksalnie Polski, ale no przede wszystkim krajów bałtyckich, bo one przestają być tym takim najbardziej wysuniętym na wschód przyczółkiem, otoczonym w zasadzie przez Rosję i państwa przynajmniej teoretycznie neutralne. W tej chwili to jest tak naprawdę, można powiedzieć, jedna linia obrony z Finlandią. I to jest ważne. To również, co mówił Bartek, kwestie północne, bo kwestie północne będą bardzo ważne. One będą bardzo ważne dla Rosji nie tylko ze względu na jakieś złoża, które się tam znajdują, ale również ze względu na linie komunikacyjne. Jak popatrzymy sobie na mapę, to droga tak zwanym szlakiem północnym do Azji no jest dramatycznie krótsza niż droga do Azji tą starą drogą przez kanał Suezki, czyli tym aktualnie najkrótszym skrótem. Więc no tu pojawia się wiele takich wyzwań, w których będzie trzeba myśleć bardziej o północy. No ale nie zapominajmy o południu i o Turcji, która no też jest ważnym elementem, bo jest tak naprawdę państwem zamykającym Morze Czarne. Więc no, trochę taki odbojem, można powiedzieć. No, ale takim elementem bardzo ważnym, silnym i niepewnym, bo silnie związanym z Rosją ekonomicznie, mającym najróżniejsze takie tam swoje interesy, tak to umownie powiedzmy, chociażby w Syrii, gdzie ta współpraca się rozwija ze względów zupełnie zrozumiałych z punktu widzenia polityki lokalnej. Natomiast w tym obrazie
globalnym stosunków Rosja-NATO wprowadza ogromne zamieszanie, tak jak słynny zakup systemów przeciwlotniczych w Rosji, więc no, Turcja jest tutaj takim, można powiedzieć, elementem obrotowym tej układanki i Turcja ustawia się tak, żeby jak najwięcej zyskać i tutaj wracamy do pytania, co się stało, że Turcja zmieniła zdanie. Ja myślę, że Turcja od początku planowała zmieniać zdanie, natomiast chciała jak zwykle ugrać na tym jak najwięcej, no i coś ugrała rzeczywiście. Pytanie właśnie, na ile to zostanie wykorzystane przez Turków w tej polityce i na ile oni będą w tej chwili stabilnym elementem polityki natowskiej, antyrosyjskiej na tej, powiedzmy, południowo-wschodniej flance NATO. No bo może warto to przypomnieć, bo nie każdy pamięta, że to Turcja, trzymając oba brzegi Bosforu, kontroluje absolutnie to, co wpływa i wypływa z Morza Czarnego i teoretycznie mogłaby na przykład zablokować te słynne transporty skradzionego na Ukrainie zboża i różnych innych towarów, które są wysyłane przez Rosję na przykład do Syrii i do wspomnianej wcześniej Afryki. I z perspektywy Afryki to NATO jest przyczyną, dla której pojawi się ten głód, o którym się mówi, ten kryzys żywnościowy, no, wynikający bezpośrednio z konfliktu, w którym największy eksporter zboża dla Afryki, szczególnie Afryki Północnej, czyli Ukraina, tak naprawdę tego zboża eksportować nie może. To już, żebyśmy zamknęli też ten wątek, ale zaraz, Bartku, oddam Ci głos, ale z kontynuacją, jeżeli oczywiście ad vocem, jeżeli masz takie życzenie, to tylko chciałabym, żebyśmy na koniec audycji te kilka minut poświęcili ważnemu zagadnieniu, które wypływa tak naprawdę z tego, o czym rozmawiamy, bo my mówimy o tym, że zmienia nam się cała ta mapa geopolityczna. Już to będzie trochę inaczej. Podejrzewam, że na zajęciach z geografii zaawansowanej, no to wszystko opowiadane w najbliższym czasie. Natomiast jeżeli się zmienia tak mocno sytuacja geopolityczna, to też trzeba się wybrać na zakupy zbrojeniowe. I tu się kłaniają między innymi też zakupy chociażby takiego państwa jak Polska, które jest jednym z większych na tej wschodniej flance i które, no, według zapowiedzi ministerstwa, no to będziemy tych zakupów robić dużo. Krótkie nawiązanie. Co się stało z Turcją? Myślę, że Erdoğan poszedł po rozum do głowy i tak jak Julek mówi, postanowił ugrać coś dla siebie. Stał się mniej prorosyjski, stał się bardziej proeuropejski. I zgodnie z zapowiedzią NATO, że Bałkany Zachodnie i region Morza Czarnego mają strategiczne znaczenie dla sojuszu, Turcja będzie chciała odgrywać znacznie większą rolę na Bałkanach właśnie, a na Bałkanach jest wspomniana przeze mnie już Serbia, czyli chyba ostatni sojusznik Rosji w Europie. Nie wiadomo, co dalej z Serbią się stanie. Natomiast jeżeli już przechodzimy do zakupów, ja sobie powiem szczerze, wynotowałem ostatnie czerwcowe pomysły zakupowe. No sporo tego wynotowałeś. Sporo tego. Mamy wozy Cougar, które już do nas przyszły. Mamy C-130, które mają przyjść. Mamy Mastery Venegono, które też mają niebawem dołączyć. Z planów zakupowych mamy wspomniane już HIMARS-y, bojowe wozy piechoty w Korei, wozy bojowe Borsuk, armatochaubice Krab, czołgi K2, systemy wieżowe ZSS-W30, śmigłowce AW-149, dwa satelity rozpoznawcze, niszczyciele czołgów Otokar Brzoza, trzy nowe niszczyciele min Cormoran 2 na lata 26-27, kupione parki pontonowe, kupione, zamówione gogle noktowizyjne, lunety i przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun. Więc lista jest imponująca. Pytanie jedno. Skąd my na to wszystko weźmiemy pieniądze? Czy utworzony fundusz wsparcia sił zbrojnych na to wystarczy? Czy będziemy tak jak w latach 30. zaciągać pożyczki, a właściwie nie zaciągać pożyczki, ale organizować zbiórki? Z tego co pamiętam, to było oddawanie obrączek, jakichś precjozów, wpłaty gotówkowe. Tak to się działo w latach 30. Efekt tego był naprawdę znikomy do całej akcji propagandowej. Obawiam się, że większość z tych zapowiedzi pozostanie tylko na papierze, to znaczy podpiszemy jakieś memoranda czy listy intencyjne, a zabraknie na to pieniędzy, większość z tego nie zostanie sfinalizowana, albo gdzieś rozmyje się w otchłani papierologii, imposybilizmu. Będą inne wydatki. Na przykład okaże się, że wydatki socjalne są znacznie bardziej ważniejsze. Julku, tak na sam koniec z tej listy, którą wymienił Bartek, twoim zdaniem takiego realisty i miłośnika homeopatii, to
które są, ja ci tu dam tę listę, pod oczy ci podsunę, które są najbardziej możliwe do realizacji, jak rzeczywiście takiej, że to się uda, twoim zdaniem. No i znowu zostałem wywołany do takiego, do odpowiedzi na trudne pytanie, na które nikt nie chce odpowiadać. Szczerze, no moim zdaniem najwięcej prawdopodobieństwa mają te zakupy, które dotyczą sprzętu, który już jest w produkcji, a najlepiej już jest w użyciu, czyli ja bym stawiał na kraby, pioruny i tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że borsuk nam się rozpędzi wreszcie, bo ten borsuk, tak jak wspominana przeze mnie wielokrotnie modernizacja BWP-ów, to jest bardzo ważny problem, bo no to widać na Ukrainie, że piechota zmechanizowana jest ważna i jej odpowiednie uzbrojenie jest kluczowe. No pytanie, co z tymi czołgami, bo to też jest ogromne wyzwanie. Wiadomo, że no te Abramsy niebawem zaczną napływać, bo to jest ten zakup, który jakby już jest realnie, że tak powiem, zrealizowany. Teraz tylko czekamy na dostawy. No jeszcze zapomnieliśmy o F-35. Bardzo ważny zakup, który też z tego, co się dowiedzieliśmy, niestety nie da się przyspieszyć, ale można zagęścić trochę te dostawy, jeśli można będą... Można przyspieszyć tempo, nie terminy. Można otrzymać na przykład nie 6, ale 10 samolotów w jednej partii. Tak, tak, pod warunkiem, że będą wolne sloty produkcyjne. Także to są, myślę, te najbardziej realistyczne i w sumie dość potrzebne rzeczy. Ja bym jeszcze dodał Narew, która w zasadzie też jest czymś do złożenia z klocków, które już istnieją. Które jest bardzo potrzebne. I które jest bardzo potrzebne, to też wielokrotnie tutaj mówiliśmy w tym programie, że Narew, Wisła i inne rzeki, tak jak skorupiaki, są nam pilnie potrzebne w dużej ilości. A propos ulubionej przez Julka homeopatii, nasunęła mi się taka myśl, że chyba w najbliższym czasie możemy też się spodziewać zakupu kolejnych śmigłowców AW101, ponieważ miałem niedawno przyjemność być w stoczni Rozyt, gdzie Babcock właśnie przedstawił polskim dziennikarzom nowości, pewne przemyślenia związane z programem Miecznik. I co ciekawe, na wizualizacjach Miecznika czy fregaty Arrowhead jest pokazany właśnie śmigłowiec AW101. I kiedy pytałem, czy to nie za duży śmigłowiec, powiedziano, że nie, że Arrowhead od początku był projektowany z myślą o śmigłowcach AW101, więc można domniemywać, że jeżeli już będziemy produkować mieczniki, to dla ich potrzeb zostaną zamówione kolejne śmigłowce AW101. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za wizytę w studio. No i do następnego razu. Bardzo dziękuję. Julek Sabak, Defense 24 był moim gościem i Bartek Głowacki, magazyn Raport. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.